już ostatnia część naszych opowieści muzycznych. Mam nadzieję, że nadal będzie nieszablonowo, nieoczywiście i ciekawie. Ray Charles, Genius Loves Company. Proszę Państwa, jest to album jednego z największych artystów wszechczasów, wielki głos, wielki kompozytor i jakże pozytywna postać. Na tej płycie Ray Charles występuje razem z innymi gwiazdami, na przykład Dianą Krall, Norą Jones czy wielkim B.B. Kingiem. Jest to bardzo romantyczny album. Jeżeli macie gdzieś pod ręką jakieś mulot dziewczej plochę, zapalcie świecę, weźcie wino w rękę, włączcie ten album, a może się coś zadzieje. Kraftwerk Minimum Maximum. Jest to quasi-koncertowy album tego największego zespołu elektronicznego świata. Dlaczego quasi? Dlatego, bo są to jakby kawałki wyciągnięte z trasy Minimum Maximum z różnych koncertów, także tego z Warszawy, na którym kiedyś byłem. Uwielbiam ich kwadratowość, ta ich muzyka jest niesamowita, niespotykana gdzie indziej w elektronice. Są to twórcy w ogóle muzyki techno, jakby ktoś nie wiedział. W latach 70., 80. sami sobie tworzyli instrumenty, dlatego ich brzmienie jest tak niespotykane. Takie kawałki jak Trans Europa Express, The Robots, czy mój ulubiony Radioactivity oraz osławiony Das Model weszły na stałe do kanonu muzyki elektronicznej. Luz 3989. Jest to koncept album hip-hopowy przedstawiający historię Polski od roku 1939 do 1989. Przy hip-hopowym bicie Luz przy różnych tam samplach z tamtej epoki opowiada historię Polski z tego dość czarnego okresu. Album dość ciężki w odbiorze, ale bardzo, bardzo niesamowity i spójny. Polecam. Steel Panther Feel the Steel. Album będący pastiżem, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, kapel z lat 80. i 90. typu Poison, Firehouse czy Motley Crue, na którym się chłopaki najbardziej wzorują. Super solówki, wesołe granie, naprawdę teksty wyluzowane o piciu, paleniu oraz o dziewczętach. Takie kawałki jak Death to All But Metal, Fat Girl, czy chyba najlepszy ich kawałek Community Property. Jest to naprawdę kawał świetnego grania w stylistyce takiej hard rockowo poodle metalowej. Naprawdę ekstra solóweczki, świetna gra perkusji, super wokalizy. To jest to. Prawdziwy heavy rock. Miles Davis, A Kind of Blue. I kolejny album, proszę Państwa, o którym powiedziano chyba i napisano wszystko. Największy album jazzowy historii. Miles Davis jako trębacz po prostu pokazuje tutaj największy kunszt swojej gry. Tacy muzycy z nim współpracujący jak John Coltrane, największy saksofonista, stworzyli dzieło wiekopomne i takim na pewno pozostanie. Wystarczy tylko się położyć, przygasić światło i odpłynąć przy tych wspaniałych dźwiękach najlepszego jazzu na świecie. Eric Clapton, Crossroads, koncert z 2010 roku. Eric Clapton w Stanach organizuje taki festiwal właśnie Crossroads, na których zaprasza najlepszych bluesmenów ze świata. Na koncercie wystąpił także wielki B.B. King w jednym z największych kawałków bluesowych historii, czyli The Thrill Is Gone. Naprawdę kawał wspaniałego bluesowego grania. Na scenie razem z nim wystąpiło chyba z 9 wielkich gitarzystów, którzy towarzyszyli B.B. Kingowi w jego grze. Niesamowity koncert, niesamowity odbiór. Włodek Pawlik, Night in Kalizja. Za ten album Włodek Pawlik dostał nagrodę Grammy za najlepszy album jazzowy. Jest to muzyka taka z pogranicza muzyki filmowej i jazzowej, zagrana razem z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia. Jeżeli nie lubicie jazzu takiego tradycyjnego, myślę, że ta płyta powinna Wam się spodobać, ponieważ jest bardzo przystępna mimo swojej złożoności, techniki i w ogóle zastosowanych środków na płycie. Świetny album, polecam. No i polski. Wspierajmy Polskę. Nocny kochanek, heavy metal. Powiedziałbym, że jest to taka polska odpowiedź właśnie na to, co zaprezentowali Steel Panther na swojej płycie Feel the Steel. Czyli wyluzowane granie, ale takie troszkę bym powiedział bardziej ostrzejsze, zmierzające w kierunku Iron Maiden z polskimi tekstami, oczywiście z zabawowymi, czyli picie, palenie i dziewczyny. Świetny album, tytuł zresztą mówi sam za siebie. Stay Heavy. Niemen Enigmatic. Ikoniczna okładka Niemen przy komandach, czyli od razu wskazuje na to, czego możemy się spodziewać na płycie. Muzyka została napisana do wielkich dzieł Norwida czy Tuwima. Muzycy, którzy towarzyszyli Niemenowi, na przykład Urbaniak, mówi to wszystko samo za siebie.
Jeden z największych albumów i wielkich dokonań polskiej muzyki rozrywkowej. Wspaniały, aczkolwiek ciężki w odbiorze album, jeżeli się jednak przekonacie, odkryje przed Wami wspaniałość tej całej muzyki. Piotr Kaczkowski, seria Trzeszcząca Płyta. Na tą całą serię zebrał muzykę jeden z największych głosów polskiego radia, a mianowicie Piotr Kaczkowski. Zebrał tutaj bardzo wiele starych, zapomnianych, nawet już bym powiedział, utworów z artystów, którzy już dawno odeszli, ale też wielkich, typu na przykład Glenn Miller Orchestra, czyli od razu wiemy, czego możemy się spodziewać. Muzyki z najlepszych lat jazzu i bluesa z Ameryki. Mamy tutaj również zawarte niektóre utwory polskich artystów, czyli na przykład Adama Astona. Nie wiem, czy go znacie, czy wiecie w ogóle, kto to był, aczkolwiek ten artysta zaśpiewał około 1500 wielkich przebojów i zresztą zrobił karierę w Hollywood. Jeżeli będziecie mogli gdzieś sobie nabyć i posłuchać którykolwiek z tej serii albumów, polecam naprawdę, bo się Wam na pewno spodoba. John Coltrane, Coltrane Sound. Jest to, proszę Państwa, album największego jazzowego saksofonisty na świecie. No i na tej płycie znajduje się ulubiony kawałek jazzowy, czyli Equinox. Jest on taki tajemniczy, niebanalny, naprawdę nieszablonowy utwór. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się go nauczyć grać, ale na klawiszu, a nie na saksofonie. Antologia polskiego bluesa. Jest to pięciopłytowy album złożony z artystów wykonujących polskiego bluesa. Naprawdę fajne kawałki od takiego elektrycznego bluesa przez akustycznego, poprzez harmonikarzy. Świetna płyta, naprawdę bardzo wielu wykonawców znanych z polskiego świata bluesa, typu Kasa Chorych, Irek Dudek czy Sławek Wierzcholski. Jeżeli nie jesteście obeznani w świecie polskiego bluesa, a chcielibyście od czegoś zacząć, proponuję właśnie od tej antologii, ponieważ jest tu wszystko podane w pigułce. Nat King Cole, After Midnight Sessions. Proszę Państwa, jeżeli ktoś by się mnie teraz spytał, lub na przestrzeni ostatnich 2 lat, który album uważam za największy, właśnie tą płytę bym wskazał. Wielki Nat King Cole, płyta nagrana w 1957 roku w złotej erze jazzu i bluesa. Każdy kawałek jest to naprawdę perełka, wielkie, wielkie granie. Każda nuta, każdy dźwięk tutaj zasługuje na największe uznanie. Jeśli lubicie jazz, taki na najwyższym poziomie, z takich wręcz zadymionych kawiarenek Nowego Jorku lat 50., włączcie sobie tą płytę, a otworzy się przed wami magia. Oczywiście, jak się domyślacie, tych płyt było wiele, wiele więcej, jednak wybrałem te, które jakby zostały ze mną i co jakiś czas je zdejmuję z półeczki, żeby je odsłuchać. Każda z tych płyt naprawdę spowodowała u mnie taki efekt wow, czy to muzycznie, wokalnie, czy samą strukturą utworów. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie po przesłuchaniu, po obejrzeniu tego vloga, włączycie jakikolwiek z tych albumów na jakimś Spotify'u czy YouTubie. Może u Was również stworzy taki efekt wow, co to za super ekstra płyta. Zapraszam do oglądania kolejnego orzeczenia.